Zanim przejdę do właściwego tematu kolejnego filmiku, chciałabym troszeczkę uzupełnić to, co mówiłam w filmiku poprzednim. Przypomnę Ci, że rysowaliśmy wykresy położenia, prędkości i przyspieszenia w ruchu jednostajnie przyspieszonym, przy czym analizowaliśmy taki bardzo szczególny przypadek, kiedy chodzi nam konkretnie o rzut pionowy w ziemskim polu grawitacyjnym w pobliżu powierzchni Ziemi, i wówczas to stałe przyspieszenie wynosi minus 9,8 przybliżeniu, minus 9,8 metra na sekundę kwadrat. Minus dlatego, że umawiamy się, że wszystkie wektory, które są skierowane w górę, mają wartość dodatnią, a wszystkie, które są skierowane w dół, mają wartość ujemną. No a przyspieszenie ziemskie jest oczywiście skierowane w dół, bo powoduje, że przedmioty spadają, a nie ulatują w przestrzeń kosmiczną. I narysowaliśmy takie oto wykresy. Wiadomo, przyspieszenie jest stałe. Tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Oprócz tego narysowaliśmy wykres prędkości i położenia, i są dwie rzeczy, na które chciałam zwrócić Twoją uwagę. Po pierwsze, wartości prędkości w tym ruchu układają się na prostej, ale nachylenie tej prostej, a dokładniej tangens kąta nachylenia, jest równy właśnie naszemu przyspieszeniu. To jest jedna rzecz. A po drugie, zauważ, dorysowałam tutaj w każdej z chwil czasu, w których dokonywaliśmy naszych obliczeń, na wykresie położenia dorysowałam wektory prędkości oraz przyspieszenia. I zauważ, że prędkość tutaj odpowiednio się zmniejsza do zera, natomiast następnie symetrycznie do tego, co było tutaj, ten wektor prędkości się wydłuża, tylko że jego kierunek jest przeciwny. Tutaj i tutaj ten wektor ma tę samą długość, przynajmniej no, starałam się narysować. Może rysunek tego idealnie nie oddaje, ale po tym jak w tym najwyższym punkcie, zauważ, to jest najwyższe położenie, i tutaj piłka się zatrzymuje. Piłka czy kamyk, czy co tam rzucamy, zatrzymuje się, a następnie przyspiesza, tyle że prędkość jest skierowana w dół, ale jej wartości są dokładnie symetryczne. W momencie, kiedy piłka wraca, znów mija ten sam punkt, co mijała tutaj, prędkość ma co do wartości tą samą, tylko że przeciwnie skierowaną. Widzimy to tutaj, podobnie jest tutaj. I gdyby sobie policzyć, to by okazało się, że w każdym z tych pośrednich punktów jest dokładnie tak samo. I jeszcze tutaj możemy zauważyć, że ten wykres jest symetryczny i dokładnie tyle samo czasu zajmuje piłce to, żeby wzlecieć do maksymalnego punktu i opaść z powrotem do poziomu, z którego startowała. I z tego teraz będziemy korzystać przy rozwiązywaniu kolejnego zadania. Mianowicie zagramy sobie w grę. Na czym będzie polegała nasza gra? Mierzymy przy pomocy stopera czas od momentu, gdy wyrzuciliśmy piłkę w górę, do momentu, gdy piłka opadła na ziemię. Mierzymy ten czas i znając ten czas T, zastanawiamy się, po pierwsze, jaka była wartość prędkości początkowej. Właściwie możemy zaznaczyć jako wektor, bo prędkość początkowa była skierowana do góry i musi nam wyjść wartość dodatnia, żeby ten wynik miał jakikolwiek związek z rzeczywistością, bo gdyby nam wyszedł wynik ujemny, to by oznaczało, że wciskamy naszą piłkę, nie wiem, rzucamy ją co, pod ziemię, czy tutaj do jakiegoś dołka pod ziemią, a tu nie o to nam chodzi. Chodzi o to, że wyrzucamy z powierzchni ziemi i następnie piłka po osiągnięciu maksymalnego punktu jakiegoś zaczyna opadać. Po naszym zmierzonym czasie T powraca do punktu startu i ta prędkość początkowa nas interesuje. I oprócz tego interesuje nas maksymalna wysokość, na jaką piłka wyleciała. No bo wiadomo, rzuciliśmy, tak, ona wyleciała, gdzieś się zatrzymała i następnie powróciła do punktu startu. I interesuje nas ta maksymalna wysokość, na jaką piłka wzleciała. I teraz tak, pierwsza rzecz, którą zauważyliśmy przed chwilą, kiedy komentowałam to, co zrobiliśmy w poprzednim filmiku. Otóż mówiłam, że lot do góry od punktu startu do najwyższego punktu i opadanie z najwyższego punktu z powrotem do punktu startu zajmuje tyle samo czasu. Czyli wniosek z tego jest taki, że czas lotu do góry, tak go sobie oznaczmy, jest równy czasowi lotu do dołu, a ich suma wynosi te duże, czyli każdy z nich musi wynosić dokładnie tyle. Zarówno lot w górę, jak i lot, jak i opadanie z powrotem na ziemię zajęło połowę tego czasu, który zmierzyliśmy. Dobrze? I niech ta jedna druga tego czasu, który zmierzyliśmy, niech to będzie nasz czas trwania ruchu od startu do osiągnięcia najwyższego punktu. I teraz tą wartością będziemy się posługiwać w naszym zadaniu. I co po kolei możemy zrobić? Najpierw możemy sobie obliczyć prędkość początkową. Jak to zrobimy?
Przypomnij sobie, tutaj mamy wzór na prędkość końcową. Wiemy, że to jest prędkość początkowa, dodać przyspieszenie razy czas, który upłynął. Ale u nas, w naszym przypadku, prędkość końcowa, jeśli za koniec będziemy uważać ten punkt, gdzie piłka była na maksymalnej wysokości, to prędkość końcowa będzie wynosiła 0. To jest moment, w którym piłka się zatrzymuje, już nie leci dalej, następnie zaczyna opadać, prawda? Wobec tego równanie na prędkość początkową będzie następujące. 0, tak, prędkość zerowa została osiągnięta w maksymalnej wysokości, to się równa. Prędkość początkowa dodać przyspieszenie razy o ile minęło czasu. I rozwiążmy to sobie na przykładzie. Powiedzmy, że zmierzyliśmy, nie, powiedzmy, że ty rzucasz piłką do góry, a ja stoję obok i mierzę stoperem i wychodzi, że piłka była w powietrzu przez 5 sekund. Tak zmierzyliśmy, tak nam wyszło. Jesteśmy ciekawi w tej naszej zabawie, jaka była prędkość początkowa oraz jaka wysokość. Wstawmy sobie dane, które w naszym przypadku są następujące. 0, zerowa prędkość, czyli prędkość taka, jaką ma piłka w momencie, gdy się zatrzymała, to jest prędkość początkowa, nasza nieznana, dodać minus 9,8 metra na sekundę kwadrat razy tutaj ten czas trwania ruchu, czyli 1 druga tego czasu, który zmierzyliśmy, czyli 2,5 sekundy. Jednostki, sekundy. Tutaj ten kwadrat przy sekundach z tymi sekundami się skróci. Tutaj wychodzą metry na sekundę. I ostatecznie mamy, że 0 to jest prędkość początkowa. Odjąć 9,8 razy 2,5. 2,5 metra na sekundę. Czyli prędkość początkowa to jest 9,8 razy 2,5 metra na sekundę, a to się równa, weźmy kalkulator, policzmy ile to będzie. 9,8 razy 2,5 to jest 24,5. Tak, czyli prędkość początkowa wynosiła 24,5 metra na sekundę. A teraz, jaką wysokość osiągnęła nasza piłka? Jest kilka wzorów, z których można to policzyć, ale może weźmy najprostszy, no bo moglibyśmy się posłużyć tym wzorem, że pokonana odległość to będzie prędkość początkowa razy czas, który upłynął, dodać 1 druga razy przyspieszenie razy ten czas podniesiony do kwadratu, ale tutaj obliczenia będą bardziej skomplikowane. Teraz już znamy prędkość, zarówno prędkość początkową i końcową, więc możemy się posłużyć tym wzorem, który zawiera prędkość średnią. Tak, nasza maksymalna wysokość to będzie odległość między punktem startowym a punktem końcowym, w tym ruchu, który trwał połowę tego czasu, tak, czyli od początku ruchu od momentu wyrzucenia do momentu zatrzymania. Tak, nasza wysokość to będzie prędkość średnia. To wiemy, tutaj mamy taki już bardzo ogólny wzór, że to jest prędkość średnia razy czas, który minął. A prędkość średnia w przypadku, gdy przyspieszenie jest stałe, to jest średnia arytmetyczna prędkości końcowej i początkowej. Wykorzystajmy to. Prędkość początkowa to było 24,5 metra na sekundę. Prędkość końcowa to było 0 metrów na sekundę. To wszystko przez 2 i mnożymy to razy ten czas, który minął od wyrzucenia do zatrzymania, czyli 2,5 sekundy. Tak? No i ile to się równa? Zobaczmy. 24,5 plus 0 to jest 24,5 podzielone przez 2 i razy 2,5. Podzielmy to sobie przez 2, to jest 12,25. I teraz to wszystko jeszcze razy 2,5. To jest 30,625 tysięcznych. A jednostki, no tutaj mamy metry na sekundę, a tutaj mamy sekundy. Sekundy z sekundami nam się uproszczą. Podobnie tutaj, ale to jest 0 i ono nie gra roli żadnej, czyli wynik wychodzi nam rzeczywiście w metrach. Ponad 30 metrów. To wyobraź sobie, jaka to jest wysokość. To może być i z 10 pięter. No ale w każdym razie już wiemy, jak z czasu, jaki minął od wyrzucenia piłki do jej opadnięcia na ziemię, można wyliczyć prędkość początkową oraz maksymalną wysokość, na jaką piłka się wzniosła. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie ciekawe. W kolejnym filmiku wyprowadzimy sobie jakieś bardziej formalne wzory do rozwiązywania tego problemu.